Witajcie, Joanna Hoy z tej strony z kanału Okiem Matki Słowianki. W tym filmie powiem jeszcze raz o podręczniku do historii, albo właściwie o różnych podręcznikach do historii, ale ponieważ to jest kolejny film na ten temat, to chciałabym odnieść się nie tylko do podręcznika do czwartej klasy, chciałabym pokazać jakby właściwie jaka jest tendencja w tworzeniu podręczników do historii. Chciałabym powiedzieć w ogóle jaka jest tendencja tworzenia podręczników, chociaż też troszeczkę już kiedyś o tym mówiłam, ale w kontekście takim, czy faktycznie my, nasze dzieci, dając im pewne podręczniki, próbujemy ich nauczyć prawdy i dążenia do prawdy, czy nie? Czy jak my im coś pokazujemy, to czy one rozumieją jakby przyczynowość, logikę, czy one mają podane to w jakiś taki poszatkowany sposób? Czy one w ogóle potem są w stanie cokolwiek ocenić własnym krytycznym umysłem? Na przykład takie sprawy, o których mówi pan Marian Nosal, bo obejrzałam dzisiaj ten ostatni jego film, a jest to film o polityce polskiej, słowiańskiej i o tym, jak nas się po prostu oszukuje, jak się tworzy między nami podziały, jak się niepotrzebnie antagonizuje nas. Ja mam takie poczucie, że to, jak są tworzone książki, to podręczniki, to bardzo wzmacnia w ludziach takie podejście, bo w podręcznikach często jest przede wszystkim nie ma No właśnie, jak są podręczniki tworzone? Tworzone są tak, że nie ma w nich jakby logicznego następstwa zdarzeń. Nie wszystko w nich jest. Właściwie podręcznik zasadniczo powinien mieć tyle tematów, żeby zajęło to jakby cały rok szkolny. Jest określona ilość godzin przeznaczonych na przykład na historię. Rok szkolny ma określoną długość. Z tym, że kiedyś było tak, że jak była historia, to to była konkretnie historia. A teraz w podręcznikach i na zajęciach dzieci mają dużo rzeczy, które są absurdalne dla mnie. Jakieś elementy, które tak naprawdę były wcześniej w szkole, w podstawówce, albo jakieś elementy, które są w ogóle jakimś takim zabijaniem czasu, jakieś elementy, które są nie do rzeczy, moim zdaniem, i które oznaczają, że jeżeli one wejdą do podręcznika historii, na przykład co to jest czas, to oznacza, że się jakieś tam elementy historii nie zmieszczą, celowo się nie zmieszczą, to oznacza, że na przykład o danym królu coś będzie, a o innym nie. Słuchajcie, ja rozumiem, że takie podejście, że na przykład mówimy dzieciom takim naprawdę małym, na przykład 5-latkom albo 6-latkom, mówimy tylko legendy, albo opowiadamy tylko o tych królach najbardziej znanych. Na przykład 6-latkom, 5-latkom w przedszkolu można dzieciom czytać baśnie i chociaż można to też robić dużo dłużej potem. W każdym razie tamtym dzieciom można powiedzieć o poszczególnych ważnych osobach w naszej historii i dzieci małe do 7 roku życia, czy nawet 8, nie doszukują się układu przyczynowego i przyjmują te postaci do swojej prawej półkuli i prawą półkulą to bogactwo, jakby to buduje im takie bogactwo obrazów, wizje, poczucie też dumy, patriotyzm i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie, od 7, a na pewno od 8 roku życia, czyli słuchajcie, taka 8. klasa, przecież niektóre dzieci poszły jeszcze wcześniej, to u dzieci się rozwija potrzeba bardzo logicznego myślenia, krytycznego myślenia i mają potrzebę otrzymania logicznego i jakby takiego wynikającego przekazu na temat dany. I to może być temat historii, to może być temat literatury, zasadniczo to, ale myślę, że też przyroda na przykład w ten sposób może być opisywana. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że te dzieci już patrzą i chciałyby mieć cały obrazek i rozumieć te przyczynowe, jakby te zależności. Ale żeby mieć te zależności, żeby to zrozumieć w pełni, żeby sobie to ułożyć, to potrzebna jest książka, podręcznik, który będzie chronologicznie w dużej mierze i jednak bez wyrzucania czegokolwiek pokazywał rozwój czegoś, na przykład rozwój naszego państwa. I to już nawet nie chodzi o to, czy my zaczniemy od tej epoki chrześcijaństwa. O to też oczywiście chodzi, że powinno się zacząć wcześniej, ale też chronologicznie i logicznie wcześniej, że jak mówimy o biskupinie, to jakby mówimy w tym momencie, że to jest ciągłe, że to jest to samo państwo słowiańskie, a nie, że wrzucamy w te jakieś archeologiczne odkrycia, tak jak to się robi w książce do czwartej klasy nowej podstawy programowej. W każdym razie powinna być pewna ciągłość. Nie wyrzucać żadnych królów, tak? Opisywać wszystko. Można dodać komentarz, można... słuchajcie, tak jak to było tu. Można mieć dużo zarzutów do tego pana. Przeczytam wam zaraz kilka cytatów do pana Kobylińskiego, ale jego podejście jest takie jak podejście Matejki. Trzeba dokładnie i szczegółowo pokazać i dobre postaci, i złe postaci. To oczywiście jest jakiś komentarz i interpretacja, ale jeżeli dzieci mają podane, że ten król był, potem po nim szedł następny, potem następny, to one mają logikę, jakby one mogą sobie logicznie wyrozumować, dlaczego coś nastąpiło, dlaczego był potem upadek, a potem ktoś coś odnowił. Bo jak wyrzucić jakiegoś króla, to nie ma logiki. I ja nie rozumiem, dlaczego tak traktuje się dzieci, że czwarta klasa, to jest 10-latek, to jest duży dzieciak. Traktujemy go tak, że, tu się trochę powtórzę, bo już odmówiam, że na przykład, słuchajcie, jest taki rozdział jak rycerze i zamki. No rycerze i zamki, to mój 5-latek to czytał, 5 lat temu. Rycerze i zamki. Jaka jest ilość przecież tych filmów, gier i Lego tam Knights i w ogóle jakichś takich para jakby encyklopedii takich dla dzieci. Toż chyba on wie, co to jest, są rycerze i zamki. Po co tracić jedną lekcję na to? Po to, żeby nie opowiedzieć o jakimś królu? Może? To na pewno jest ciekawe dla dziecka. To jest takie, nareszcie nie mamy jakby, bo dzieci mają teraz troszeczkę też takie podejście wyuczone w szkole, że żeby się nie uczyć, żeby robić nic. Niestety. Ale też się ich nie wciąga i nie zaciekawia tą historią. Po co jest na przykład takie coś oddzielne jak co to jest historia? Czy ono naprawdę nie wie, co to jest historia? Przecież na matmie ma o mierzeniu czasu, różnych zegarach i tak dalej. Czyż ono naprawdę 10-latek nie wie, co to jest historia? To jeżeli już zakładamy, że powiedzmy są takie uczniowie w klasie, którzy potrzebują powtórzenia tego, to zajmuje 10 minut. Nie całą lekcję. Na litość boską. Jeżeli już można dzieci zabrać na wycieczkę, gdzie się to im pokaże, co to może być historia. Nie rozumiem tego. Tak samo jak poznać przeszłość o archeologii, zabrać i do Muzeum Ziemi, czy gdzieś. I osady Biskupinie, w Biskupinie wrzuca się do jak poznać przeszłość, czyli archeologii, czyli do takiego nie wiadomo co mówiącego tematu. Tak jakby dzieci nie fascynowały się dinozaurami i nie wiedziały, co to jest archeologia. Na jedno poczują, że na tej lekcji można nic nie robić, bo one przecież to wszystko już wiedzą, już nieraz były na urodzinach, miały zrobione urodziny, no to moje dziecko miało 7 lat, miało urodziny kolegi zrobione w Muzeum Ziemi z dinozaurami i tam wszystko pani opowiedziała. I dzieci to już wcześniej wiedziały, bo 5-4-latki przecież wiedzą, co to jest archeologia i historia i dinozaury. Traktujemy dzieci jak półgłówków. Moja rodzina. Na lekcji wychowawczej, a nie jedna część historii. A jeżeli już jest to drzewo rodziny, można by to zrobić jako projekt, nawet na historii, ale dlaczego w takim razie nie ma drzewa królów polskich? Rzecz dziecku trzeba kupić oddzielnie książkę pod tytułem, nie wiem, Poczet Królów Polskich albo coś, co rysował Matejka. Dlaczego w takiej książce do historii nie ma tego pocztu z tymi podobiznami królów Matejki, skoro jest to? Pytam się. Ojczyzna małych ojczyzn. Na geografii to jest. Znaczy na przyrodzie. Legendy o początkach Polski? Zgadza się, ale tak jak pokazywałam tutaj gdzieś indziej, na przykład tutaj, lubię tę książkę, zasnął, fragmenty poczytam, mimo że mam dużo zastrzeżeń, ale Kobyliński jakby stoi w odskroku i mówi o tych starych czasach, na przykład o, i mówi o tych, dzieci myślą logicznie, czwarta klasa, wtedy to też była czwarta klasa. Okej, czwarta klasa. W tamtych czasach, zaraz przeczytam z jakiego to jest roku, w tamtych czasach dzieci też to były te same dziesięciolatki. I w tym roku, 1993, wtedy też było tak, że przecież dzieci jakby... To są te same dzieci tak naprawdę. Teraz nasze obecne dzieci być może jedne wiedzą więcej, drugie wiedzą mniej, niektóre wiedzą dużo, dużo więcej o innych rzeczach, innych o innych mniej. W każdym razie myślą podobnie i można im powiedzieć pewne rzeczy, na przykład pewne niejasności wokół danego króla. Albo można im powiedzieć to, co tutaj zaraz wam przeczytam, co się mówi o świętym Stanisławie. Bo przecież dzieci takie mogłyby też mieć dostęp, a przecież mają już dostęp do innych książek. Na przykład takie możecie kupić. Pewnie, że niektóre dzieci, które są chowane pod kloszem, które nie mają dostępu do komputerów i tak dalej, mogą powiedzieć, że to jest nudne i czytają jakieś jakieś książki albo, no ale może być tak, że dziecko nie ma jakby też ciągoty ku jakby historii, ale można jemu to czytać. Dziesięciolatek zdecydowanie może to sobie przejrzeć. Można mu czytać to. Oczywiście ja wiem, że jest dużo zastrzeżeń. Można, uważam też, dać mu nawet to, te ręki. Też uważam, że jest wiele zastrzeżeń. Oraz, no i oczywiście Długosza. Ja już nie wzięłam z biblioteki, nie mogę jej znaleźć. Gdzieś chyba moje dziecko wyciągnęło. W każdym razie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ja... Sorry, ale uważam, że jest to pewna indoktrynacja. Dzieci uważa się za głupsze niż są. Czasami uważa ich się za zbyt mądre, mądrzejsze niż są, a czasami za zbyt głupsze niż są. Dziesięciolatek zdecydowanie jest w stanie zrozumieć taką książkę w pełni o każdym królu po kolei, chronologicznie zapisane. I cała historia Polski. I nie musi mieć żadnych wstępów. Co to jest historia, co to jest czas, co to jest archeologia. Nie musi. Pani może to zrobić jako dodatkową ciekawostkę, a nie oddzielny temat. To jest traktowanie niepoważnie, podchodzenie niepoważnie do naszej historii i do tego cennego czasu, jaki dzieci są w szkole. To jest niepoważne traktowanie. To nigdy dzieci nie będą wiedziały wszystkiego o swojej historii, jeżeli po pierwsze, dobrze, żeśmy wrócili do tego w nowej podstawie programowej od 2 lat, że znowu w 4. klasie jest historia Polski, a nie dopiero w 5. To po pierwsze, bo najważniejsze jest, żeby dziecko na początku zrozumiało, że najważniejsza jest twoja historia, twojego kraju. A po drugie, jednak nie jest jeszcze dobrze, bo są pierdoły. Jest co drugi rozdział właściwie sensowny. Rycerze i ich zamki, no... Co drugi rozdział sensowny, to oznacza, że co drugi król albo co trzeci wyleciał. Są pewnie takie hasła, chcę się jakby powiedzieć takie hasła. Polska z pichlerzem Europy. Dobra, ale ja nie sądzę, żeby dziecko po tym coś wiedziało, co to znaczy Polska z pichlerzem Europy. Uważam, że dużo logiczniejsze byłoby pójście za ciągiem chronologicznym, czyli po prostu jaki król był po jakim, jak ta historia się zmieniała i jak nasze państwo się rozwijało. Ja nawet nie, jakby do tego powinien być atlas historyczny i powinno być tak, że dziecko jakby wie, jak się zmieniały granice. No i w tej książce na przykład tutaj nie ma. Tu w ogóle są jakieś pierdu obrazki, natomiast map, ja nie wiem po co taki duży obrazek. To jest w encyklopedii dla dzieci, dla 5-6-latków, jak wyglądał zamek. Mamy to na takich encyklopedii, natomiast przydałyby się mapy, większe mapy. Dlaczego tu jest pół mapy? Złoty wiek kultury polskiej. To powinno być jako hasło, ale to nie powinien być jakby... Jeżeli to jest historia, to powinno być tak, zobaczcie jak tu. Państwo Mieszka i Chrobrego. Po kolei, jak przewijamy, to dalej widzimy. Jan Kazimierz. Idziemy tym chronologicznie, a nie hasłami. Oprócz tego mogą być jakieś hasła, tak jak tutaj jest po drugiej stronie napisane, że Bolesław Chrobry to jest pierwszy król. Tu też są hasła. Ale to nie znaczy, że to hasło, widzicie tu? Ale to nie znaczy, że to hasło ma jakby zawłaszczyć temat, bo dziecko potem będzie pamiętać tylko rycerze i zamki i Polska z pichlerzem Europy, a nie będzie nawet umiało tylko wytłumaczyć, a nie powiedzieć, za jakiego kurde króla to było. Wiecie? I to jest paranoja. Polska z pichlerzem Europy, złoty wiek kultury polskiej, Warszawa stolicą Polski, potop, będzie bitwa pod Wiedniem. To są wszystko ważne rzeczy, ale to powinno być hasło jakby przy zdjęciu obok, ale jakby najważniejsze jednak są królowie i epoki. Epoki się jakoś tam tutaj mniej więcej pokazuje, tak? I to nie jest złe, aczkolwiek następuje to dopiero w pewnym momencie. Wojna z zakonem krzyżackim, rycerze i zamki. Tutaj jest, jakby tutaj są podane tak chronologicznie, ale nie ma na przykład takiego czegoś, żeby to było pokazane jakby jako ciągłość. Na przykład, żeby to była jedna taka wielka linia. Mi czegoś takiego w tej książce brakuje. Znaczy wielu rzeczy mi brakuje, ale zasadniczo brakuje mi takiej jednej wielkiej tabeli zestawienia ewentualnie wszystkich dat. No ale być może to akurat nie musi być aż tak w książce do czwartej klasy. Natomiast zdecydowanie uważam, że nie takie powinny być tytuły. Nie takie hasłowe, tylko bardziej właśnie Polska tego, jakby ten wiek i Polska tego i tego króla, żeby znać królów. To tak jak w Ameryce, jakby sine qua non to jest znajomość wszystkich po kolei, bez wyrzucania kogokolwiek prezydentów. A teraz jest tak, że dzieci nie potrafią wymienić po kolei. Wiecie, no oczywiście to nie jest też takie jakby, ja na przykład też nie potrafię, tak sobie myślę, teraz bym się mogła pomylić. Z dzieckiem dopiero od nowa znowu się uczę. Wiecie, jak to jest, nie? Natomiast ja się nie pomylę w ten sposób, żeby na przykład danego króla, jak ktoś mi powie, że ten król był w innym jakimś wieku, to ja nie. Co ty mówisz? Nie, nie, nie. Ja mogę dokładnie nie pamiętać mniej więcej. Jakby mogę nie pamiętać, gdzie dokładnie on był, a na pewno wiem na przykład, że on nie był tam. Ale ja kojarzę i mam wszystkie te nazwiska, te imiona, nazwiska tych króli w głowie. Bo to jest jak gdyby, ja nie miałam takiej książki w szkole, okej, była inna książka, był komunizm, ale to jest 93 rok i to była tak jakby dodatkowa książka, ale książki generalnie były inaczej robione, jeszcze inaczej były robione w latach 90. Bardziej właśnie, że w czwartej klasie masz poznać całą historię Polski, chronologicznie i po kolei, a nie na zasadzie ciekawostek i haseł. Hasło ma towarzyszyć, ale podstawa to jednak musi być układ tych, jakby jak się ta historia rozwijała. Ułożony sobie w głowie ma być. To tak. Natomiast piąta klasa, no to już z nowej, według nowej podstawy programowej, to Wam nie pokażę, bo mam tylko starą książkę do czwartej klasy, ale powiem Wam, że stała podstawa programowa do czwartej klasy to teraz mniej więcej przeszła w piątą klasę. Czyli tam jest w nowej podstawie programowej, w książce do piątej klasy jest rozszerzenie, czyli tam jest powiedziane właśnie o dawnych cywilizacjach i jest powiedziane o Egipcie, o Sumer, Mezopotamia, Babilonia, Rzym, Egipt. Jest oczywiście powiedziane o tych bogach, którzy tam byli, o mitologii i tak dalej. Oczywiście nie ma tam na przykład ani słowa o prasowiańszczyźnie, nie ma tam ani słowa o Biskupinie na przykład. To, co tutaj na przykład jest. Tutaj jest taki jakby przez wieki historii na samym początku. Tu też się oczywiście mówi, że jakby tutaj jest przez wieki historii, to jest początki, ale to jednak jest jako to, co było przed chrztem, jako pierwotny, gdzie jak gdyby Polska tutaj jest. I jest powiedziane, że to było przed chrztem. w tej książce do czwartej klasy to jakby jest tak po macoszemu powiedziane, że coś tam było, jakby brud, smut, ubóstwo i nieuctwo. Tak jest powiedziane w tej książce o prasłowiańszczyźnie. Na dobrą sprawę i już od początku dzieciom jest powiedziane, że dopiero chrzest przyniósł taką ogromną kulturę, kulturę zachodnią, chrześcijańską, a wcześniej to właściwie nie reprezentowaliśmy sobą nic. Tutaj w tej książce jest inaczej. Zaraz Wam przeczytam to. Ale jeszcze na chwilę do tej książki, czyli to, co będzie w piątej klasie, czego dzieci będą się uczyć, to są właśnie starożytne cywilizacje, ale pomiędzy tymi starożytnymi cywilizacjami nie ma prasłowiańszczyzny. Tak, no to nadal tkwimy w tym. Nawet nie ma czegoś takiego jak państwo wielkomorawskie. Nie ma nic z tych rzeczy. Tak jakby to po prostu była wielka dziura. Jak się już opisze te wszystkie państwa, te cywilizacje starożytne w książce do 5 klasy nowej podstawy programowej, to wchodzi taka jakby dokładniejsze opisanie, 2 rozdziały, dokładniejsze opisanie polskiej historii. Tam jest o Kazimierzu Wielkim i tak dalej. Ale znowu takie, to jest takie dziwne. Opisuje się starożytne cywilizacje, czyli, tak się jakby, czyli jest takie duże jakby rozszerzenie, ale starożytne, a potem przeskakujemy, nie mówiąc w ogóle o słowiańskiej starej tradycji, nawet słowiańskiej szeroko, przeskakujemy nagle w historii Polski gdzieś tam w 2 wybrane momenty i one są jakby opisywane dalej. Nie wiem jakby, kto to taką koncepcję wymyślił. Mi się to jakoś nie trzyma kupy w tej 5 klasie. No i dobrze, dobra. Moim zdaniem to jest cały czas zakłamywanie historii. Tyle Wam powiem. Wolę taką wersję jak tutaj pan Kobyliński, gdzie zresztą co kilka stron są podawane też legendy polskie, których dzieci teraz nie znają, jeżeli ktoś im w domu nie czyta. No i co my tu mamy? Jest tak, jest nasi przodkowie, czyli jak gdyby całkowity zarys, tak żeby dziecko miało pełny obrazek, ileś tam tych pokoleń. Genialne, widzicie, nawet w takiej książce o to mi chodzi, żeby na przykład było powiedziane, że jakby, żeby dziecko miało przegląd przez wszystkie pokolenia, jakby przez wszystkie pokolenia, taki bliski dla dziecka, a jednocześnie przez wszystkie wieki, tak? Czyli linia jakby czasu, jednocześnie przemycone są nazwy epok, widzicie, sprytnie. I to jest tutaj opisane. Wystarczy jedna taka strona. Nie trzeba nie wiadomo czego. Potem przez wieki historii i tutaj jest, już to opisywałam w innym, więc nie będę tutaj dokładnie mówić, ale obrazki są takie i widzicie, tutaj jest złożenie, że i Biskupin, i to wszystko, i Ślęża, to była i mapa Polski, to była prasłowiańszczyzna. Jest kawa na ławę powiedziane, co było przed chrztem. Polanie, Polanie, Ślężanie, Wiślanie, Lędzianie. To są te małe ojczyzny. Jeżeli już, to można by o małych ojczyznach mówić, jakie są województwa teraz, a jakie były kiedyś plemiona. Ale tutaj jest tak. Opis tego obrazka, tu jest tak. Wreszcie sprzed owego 1000 lat, jakimi zaczyna się poprzednia ilustracja, wygląd naszych przodków. Dziewczynka karmi mlekiem węża za skrońca. Teraz tego nie ma w podręcznikach. Zwierzę jak i dąb, jak wybrane gaje, jak orzeł i pszczoła święte, czczone przez Polan, Ślężan, Mazowszan i inne plemiona. Tak pisze Kobyliński. Wojownik stoi konno na straży osady, gdzie bogato odziani gospodarze ukazują ówczesny dostatek i piękno swego dorobku. Jest to powiedziane, co było przed chrztem i jaka była ta Polska. A nie tak jak w tej książce obecnej do 4 klasy i 5, że dopiero jak gdyby za Kazimierza to Polska była murowana i w ogóle dopiero wtedy to możemy coś mówić. A wcześniej jakby, że my zaczęliśmy coś osiągać. A wcześniej nie, to przecież wszystko dane wam zostało. Zakłamywanie. A w 93 Kobyliński mógł to powiedzieć. Dalej na 8 stronie u Kobylińskiego. Pewnie, że on pisze, nie znaliśmy wtedy tego, co znały inne kraje, na przykład kultura grecka, więc na przykład pisma, i tutaj on się myli, ale jakby, no właśnie, ale jakby to pismo wieńcza, to może nie, bo to jednak jest komunizm jeszcze, tak? Znaczy jakby już nowa epoka, ale jakby te przekonania są stare. I nie wszystko oczywiście archeologia, teraz mamy inaczej, możemy o tym jasno mówić. Ale cóż, w nawiasie jest tak, przecież też najstarsza kultura grecka z przesławnym Homerem także odbywała się bez liter. Widzicie? Jest tak powiedziane, żeby oddać sprawiedliwość słowiańszczyźnie, prasłowiańszczyźnie. I niemniej możemy się przecież zaliczać do zasobnych i cywilizowanych ludów dawnej Europy, pisze wprost. Widać to po każdym szczególe wyposażenia, po budownictwie i obyczajach. Archeologowie bezbóstanie mnożą dowody dobywane z głębin ziemi, że tutejszy dowody na tutejszy dostatek, cywilizację, niekiedy wręcz bogactwo. Widzicie? Mówi to Kobyliński w tym podręczniku starym. Coś, czego teraz nie ma. Więc nie wierzcie w PiS, patriotyzm PiSu, w to, że oni tacy są propolscy, bo nie są. Zdajcie sobie sprawę z tego, że tak, PiS, okej, w zapisu zmieniona została ta podstawa, w sensie znowu w 4. klasie wprowadzono historię Polski, a w 5. dopiero historię świata dla dzieci. Ale to nie jest zrobione tak, jak powinno być zrobione, to nie jest pełna historia Polski, to nie ma, jakby jest, są różne takie jakby, jeden rozdział to jest chrzest Polski, to są takie elementy, jest mnóstwo o świętym Wojciechu, mnóstwo o świętym Stanisławie, gdzie tutaj jest 2-3 zdania. Nie musi to być całym tematem. PiS nie rozpowszechnia żadnego patriotyzmu, ani nie pała żadną zresztą miłością do katolicyzmu. To wszystko jest wielka polityka i ugoda. Dokładnie zgadzam się z panem Marianem Nosalem. Ostatnio w jego filmie to powiedział. PiS i PO to tak naprawdę była jedna partia. Oni się rozdzielili, żeby tak było wygodniej, jakby Polaków ogarniać i urabiać. I naprawdę przejrzyjcie ludzie na oczy. Patrzcie, co dzieci mają w waszych książkach i uczcie ich tak, żeby naprawdę były patriotami, żeby naprawdę wiedziały, jak jest. Nie znaczy, że 10-latkowi trzeba wyłożyć kawę na ławę, jak to było z Masławem czy ze Stanisławem dokładnie, ale zaraz wam przeczytam fragment, co mówi Kobyliński, jak to można zrobić. Tą książkę można kupić, ja ją kupiłam używaną w internecie. No właśnie, i dalej pisze, przecież właśnie, zwłaszcza rolne i puszczańskie były nasze tereny, stąd wzięło się określenie kraina mlekiem i mionem płynąca, jako że miód brano z dziupli, las potrafił żywić nie gorzej niż ziemia, ogólna nazwa Polacy wiedzie się z pola, to też, to jest jego teoria. Dawne miano Lechitów też pochodzi z Lechy, jak Lech, czyli prawnego zagonu. Żyzny był to kraj. Z źródeł słowy niekoniecznie prawdziwe, ale widzicie, pokazuje tą ideę. Dziecko, czytaj o swojej ziemi i bądź z niej dumny i nie będę ci wmawiać żadnego kompleksu niższości. Dzieci, które teraz się uczą, już na wyjściu, jak czytają historię Polski, mają wpojony kompleks niższości wobec zachodniej cywilizacji. Jeżeli tego nie odkręcicie. Łakomie więc patrzyli na nas co silniejsi sąsiedzi. Bardzo dobrze on tu pokazuje, że wiele rzeczy to było zwyczajne, polityczne decyzje. Jest kawał powiedziane o chrzcie, co to było. Że to były dobre decyzje albo złe, ale że to była polityka. Czego nie ma w obecnych książkach, no bo to takie pisowskie książki, gdzie jakby kultura chrześcijańska i katolicka. Ale zdajmy sobie z tego sprawę, że teraz nasza kultura słowiańska, którą mamy, katolicka, katolicyzm w Polsce teraz się utrzymuje tylko i wyłącznie dlatego, że to nie jest tylko katolicyzm i że to nikt nam tego nie dał w momencie chrztu, i ani tego ze wschodu, bo przecież Polska wcześniej już też tak naprawdę przyjęła ten obrządek, tylko chodziło jakby układy z Niemcami i dlatego był ten chrzest ponowny. W każdym razie chodzi o to, że katolicyzm tak się trzyma teraz dobrze, bo to jest na podbudowie naszej wiary przyrodzonej, słowiańskiej religii, ponieważ mnisi tak to zrobili, że powpisywali to w naszą prasłowiańską kulturę, która nie była tak silna na Zachodzie, ponieważ Zachód prasłowiańską wiarę, to co Celci zanieśli do siebie i Germanie przejęli od nas, nasi bracia tak naprawdę, przecież to oni są tacy pomieszani, że połowa Niemiec to są Słowianie, w każdym razie oni to przyjęli od nas, więc jeżeli oni to przyjęli, to nie mają tam źródła. Źródło jest u nas. To znaczy, że na naszym źródle się trzyma, na tym drzewie tak naprawdę, te gałęzie, co wyrastają, to są gałęzie tysiącletnie chrześcijaństwa, katolicyzmu. U nas się to tylko i dlatego trzyma, że my mamy korzenie. Korzenie wiedzy przyrodzonej. I nie uważam, żeby należało obcinać te gałęzie, broń Boże. Zgadzam się z Marianem Nosalem. Nie. Zdajmy sobie sprawę, że to też jest element naszej kultury i nie dajcie sobie wmówić i podzielić się, bo jedni mogą być bardziej konserwatywni i bardziej liberalni. W każdym kraju jest miejsce i dla tych, i na środek. PiS nie jest po prawej stronie, a PO nie jest po lewej stronie. To jest ta sama partia, tak sama partia i takie same urabiające nas, nie wiem, wyzute z moralności persony, osoby. Nie dajcie sobie nic mówić. Jeszcze jeden fragment o właśnie sąsiadach, że przecież to jest logiczne. Jeżeli na Polskę cały czas coś jakby chciano od niej, chciano jej odebrać, chciano ją zawłaszczyć, co to znaczy, że było co? Że ta kultura się rozwijała, ona miała co dać, ona kwitła. I oczywiście łakomie patrzyli nam sąsiedzi. I tutaj ciągle to pisze Kobyliński. Patrzyli na nas co silniejsi sąsiedzi łakomie, z cesarzem Niemiec na czele. Chrześcijaństwo przyszło od rzymskiego cesarstwa, które przeistoczyło się w święte cesarstwo niemieckie, czyli Kościół katolicki, i to był tylko i wyłącznie układ polityczny. Nie było w dużej mierze wyjścia, bo Polska była słaba. Musieli tutejsi władcy znajdować sposoby, aby coraz zachłanniejsi i coraz liczniejsi, złączeni na dodatek wspólnym chrześcijaństwem, monarchowie nie zawładnęli naszym krajem siłą, jak to czynili często gdzie indziej. Dokładnie, bo Rosja w pewnym momencie też przecież się połączyła z Niemcami, zresztą przecież Katarzyna była Niemką. Każdy, jakby po każdym rozdziale są legendy. Duża skarbnica legend polskich. Jeszcze cytat. Zobaczcie, jaki uczciwy jest Kobyliński. Tak powinno się mówić historię, bo historia nie może być, że to jest takie tylko pięknej cacy i tylko piękni, i tylko ci dobrzy, jakby królowie, albo teoretycznie dobrzy, tak, w historii. Nie, różnie. Trzeba powiedzieć to wszystko. Zobaczcie, co mówi Kobyliński. Jeśli wrócimy na chwilę do rysunku z Biskupinem i Światowidem, zauważymy dwa punkty na mapce, o których nie było jeszcze mowy. Oba świadczą o tym, że byliśmy znani od bardzo dawna różnym sąsiadom. Idzie o górę Ślężą w ziemi Ślężan i o miasto Kalisz w kraju Polan. Ślęża bowiem była sławna z wielkich uroczystości religijnych przed chrześcijaństwem. A Kalisz w samym początku naszej ery odnotował to miasto na Bursztynowym Szlaku wielki grecki pisarz i geograf Klaudiusz Ptolemeusz na kartach swego zarysu historii geografii. Dlaczego, jeżeli kiedyś dzieci mogły to wiedzieć, to teraz nie mogą? Dlaczego nie ma odniesień do źródeł, tylko do jakichś pierdu obrazków, nie wiadomo czego? On się tu odnosi konkretnie, do konkretnych źródeł. Historię zresztą uważam, że dzieciom trzeba budować na źródłach. Mówić konkretnie, że jest taka kronika, z której ten człowiek to napisał. nie wyssał z tego spaca. Skompilował też jakoś ten układ. Trzeba im też to mówić. Dalej jest tak. Inaczej... Dobra, teraz jest tak, jest o Mieszku. Mieszko I, który był, uważał się za prawnuka Siemowita, potemka Piasta Kołodzieja. Jest coś wcześniej, nie? Mieszko, nazywany Miszkiem od Miszki, przyłączył swój kraj do europejskiej wspólnocy polityczno-religijnej, czyli do panującej go w Europie chrześcijaństwa. Inaczej wielu, a szczególnie cesarz Niemiec, podkreślane ciągle, najechałby chętnie na nasze ziemię, żeby tutaj rządzić, nazywając to nawracaniem pogan, jest tu cudzysłów. Kawa na ławę. Bo dlaczego nie? Nie jest ten podręcznik nie jest patriotyczny, bo on nie mówi prawdy. Sorry. Podręcznik PiS-u. Słowo poganie wzięło się swoim... To nieważne. Pogani znaczy ciemne, głupie chłopstwo, ale to też chyba etymologia nie do końca. Ale dalej jest tak. Mieszko nie był głupim chłopem, przeciwnie, przewidującym bystrym monarchą rozległego, zasobnego kraju. Tak? Jakie należało ustawić godnie wśród innych państw Europy. Pojął za żonę czeską księżniczkę Dubrawę, aby nie z cesarskiego niemieckiego dworu brać pomoc i wsparcie. Następnie sam się ochrzcił i tak dalej. Nie była to sprawa łatwa. Wstępne akty chrztu odbywały się poza Gnieznem. W stolicy trwał silny kult władcy podziemi i bóstwa Nija. I tutaj jest, on pisze różne ciekawe rzeczy. Ołtarz tegoż Nij odkryty niedawno pod fundamentami katedry gnieźnieńskiej. Widzieliście? Chyba nie. Akcja chrystianizacji ciągnęła się jeszcze około 200 lat. Okej. No i to właściwie tyle, ile chciałam powiedzieć i przeczytać. Może jeszcze coś troszeczkę. A nie, jeszcze o Stanisławie, bo to ważne. I ponieważ ja już kończę właściwie robienie tych filmów, więc już zrobiłam sobie listę tematów ważnych. Nie będę robić oddzielnego tematu politycznego, bo jednak mój kanał jest edukacyjny. No ale stwierdziłam, że kilka rzeczy muszę jeszcze powiedzieć, zanim przestanę mówić od siebie i dam innym głos. Mam kata. Strona 16. Kobyliński. Dobrze. Jest o podatkach. Wprowadzono dziesięcinę, branie 10. części plonów na potrzeby kościoła. Tam tego nie ma. Nie doczytałam się, może przegapiłam wśród tych obrazków, które odwracają uwagę. Jest konkretnie napisane, zobaczcie. 10. części plonów na potrzeby kościelne, a z dochodów ogólnych odprowadzono ustalone sumy do Rzymu do następnego świętego Piotra papieża i daninę tę zwano świętopieczem. To też jest taki, to jest pozostawione bez niczego. To jakby fajnie, że to jest napisane, jasno. Dziecko też się może zastanowić, dlaczego właściwie my tam podpadamy pod tego papieża. A nie tak bez, w ogóle kult po prostu Jana Pawła. I z tego jesteśmy znani jako Polacy, zamiast być znanymi z... Wiecie, bo na Zachodzie to właściwie co oni o nas wiedzą często? Że Jan Paweł II i że Wałęsa. Wiecie, co ja myślę o Wałęsie? Nie będę nic mówić, ale myślę, że wiecie. Jan Paweł II też stoi pod dużym znakiem zapytania. Mogę go trochę lubić, bo był polonistą i od tej strony. Natomiast zasadniczo no to był taki dyplomata podobno, polityk. Może wiele rzeczy dobrych zrobił, ale Polska nie z tego jest sławna i powinna być. Mamy ogromną ilość inteligentnych ludzi. Ktokolwiek z Polski wyjedzie, podwyższa jej IQ temu państwu, w którym mieszka. Sorry, winę tu, ale tak właśnie jest. Przyczynia się, zresztą właśnie, przyczynia się do rozwoju gospodarki, bo przecież jakby nie patrzcie na to tak, że Polacy wyjeżdżają, dają się jakby wykorzystywać. Też bo teraz ta połowa społeczeństwa wyjechała, ale nie tylko. Są tacy, którzy potem dochodzą do wysokich stanowisk, są tacy, którzy wyjechali na wysokie stanowiska. Iluż informatyków wyjechało? Iluż znanych ludzi, którzy coś stworzyli, zaczynając od Hollywoodu, przez wszystkich wynalazków informatyki, matematyków i tak dalej, to byli Polacy. Okej, często to byli Żydzi, którzy uważali się za Polaków. O Żydach zrobię inny film. Zrobię. Zgadzam się w podejściu do Żydów z panem Białczyńskim. Rządy Mieszka II, który wziął za żonę siostrzenicę znanego nam przyjaznego Otona III, rozpoczęły się korzystnie, jednak późniejsze ataki, widzicie, jest o Mieszku II. Nie wszędzie jest. Tamta, zdaje się, w tamtej książce jest po macoszemu. Późniejsze ataki ze wschodu i zachodu zrujnowały młode Królestwo Polskie. Jest wytłumaczone i dalej, zmuszając władcę do ucieczki, zapewne dlatego nazwano go potem gnuśnym, nieumiejącym dać sobie radę z przeciwnościami losu. Super, bo dlaczego dziecko ma wiedzieć, że ten Mieszko II to był, nazywał się gnuśny i nie wiedzieć dlaczego? Straty upokorzenia starał się odrobić następny monarcha, czym zyskał miano odnowiciela. Nie poskromił jednak budowniczego wielmoży Mieczysława. Tutaj oczywiście jest jakby pewien pogląd, który można mieć inny, bo inaczej piszą niektóre kroniki, inaczej mówi na przykład pan Szydłowski i dziecku też można to powiedzieć. Zresztą Kobyliński mówi ciekawie, jest to bardzo wyważone. Pod jego przewodem dokonano buntu, skierowanego również przeciw Kazimierzowi. Ale dlaczego Kazimierzu? Kazimierz odnowiciel to był wszystkim nie odnowiciel Polski, odnowiciel wiary, w sensie odnowiciel chrześcijaństwa, bo wcześniej zaczęło się jakby społeczeństwo burzyć, wracać do dawnej wiary. Więc ten odnowiciel to głównie chodzi o odnowiciel wiary chrześcijańskiej, co się ludziom nie podobało w Polsce. No i oczywiście ten bunt Mieczysława był przeciwko klasztorom i kościołowi. Dlaczego? No przecież tak naprawdę nie do końca przeciwko jakby przeciwko samej wierze, tak jak powiedziałam, bo katolicyzm był zbieżny, nakładką jest tylko i wyłącznie na prasowiańszczyznę. To był bunt przeciwko politycznemu wymiarowi kościoła, politycznemu i ekonomicznemu. To był bunt. Bo my nie potrzebujemy w Polsce politycznego, upolitycznionego i ekonomicznego kościoła. Nie, w ogóle nie potrzebujemy. Mogą sobie być wierzący, dobrzy kapłani. Kapłani zawsze są potrzebni. Dobrzy księża są potrzebni. Tylko powinna być jakby możliwość kultu prasowiańskiego albo kultu chrześcijańskiego, katolickiego, albo prawosławnego, albo żydowskiego. To powinno być na równi. Natomiast to nie powinno nic wspólnego z polityką. O Stanisławie jeszcze wam przeczytam. Było tu jest też o Wojciechu, ale to jest, zobaczcie, to jest kilka zdań, a nie wiadomo ile o Wojciechu, to jest cały elaborat w tamtej książce, no bo to książka PiS-u. Dobra. Zresztą tutaj też jest powiedziane o tym, jak cesarz szedł na boso do, zobaczcie, taki ten, czego zwykle nie ma, bo to by byłoby jakieś upokarzające może albo obecnie dla Niemiec, żeby to powiedzieć. Dobrze. Powstrzymał ten odpad kolejny władca, który rządził wyjątkowo energicznie, czyli Szczodry albo Śmiały. Rozmach jego władzy widoczny jest w tym, jak potrafił wykorzystać spór powstały między ówczesnymi potęgami, papieżem i cesarzem. Skończyło się to kiepsko dla cesarza, gdyż musiał prosić papieża o łaskę. No dobra. Działo się to w mieście Kanossa, gdzie musiał, widzicie co on mówi? On często mówi o tym, o Niemczech, jak naprawdę było. Bo ludzie, Polacy, ustawcie się odpowiednio wobec Niemiec. To są i nasi bracia jednak, i wrogowie od zawsze, w sensie tej politycznej jakby ich potrzebie zawłaszczania. cudzej cywilizacji, cudzych dokonań itd. Trzeba to wiedzieć, że cesarz szedł na boso, tak? I musiał poddać się papieżowi. Trzeba to wiedzieć. Dobra. Bolesław Śmiały, który temuż cesarzowi na złość koronował się, powinien być jako stronnik papieża górą, a jednak los rządził zupełnie inaczej. I tutaj on mówi, i tu napotykamy rozbieżności, odmiennych opisów, poglądów na te fakty, na wydarzenia. Super, że on to pisze, żeby dzieci nie myślały, że to jest jakoś wykute w kamieniu. Nie, każdy kronika troszeczkę inaczej mówi. Powtarza się często w badaniach historyków i warto brać to pod uwagę. Natrafiamy na dwa takie wypadki. Pierwszym jest najazd czeski, dokonany po śmierci Mieszka II i obejmujący Gniezno. Tak głoszą do dziś bracia Czesi, zabrano wówczas do Pragi trumnę praskiego biskupa. To chodzi o to, czy Wojciech jest nadal u nas, czy został wykradziony. I on mówi o tym, że historia to nie jest coś wykutego w kamieniu, prawda? Drugim powodem wielosetletniego sporu jest osoba patrona Polski. Nie ma o tym ani słowa, że to jest sporne w tamtej książce. Traktujemy dzieci jak półgłówki, jak słowo honoru. Moje dziecko potrafi myśleć logicznie. Myślę, że wasze też. Świętego biskupa Stanisława ze Szczepanowa Szczepanowskiego. Jak jego tragiczny los widzi strona kościelna, przeczytacie podczas następnej lekcji. Tam dalej jest, ale myślę, że wiecie. Święty. Tu podana jest wersja wielu historyków, a między nimi pierwszego kronikarza tych wypadków Gallanima, który jakieś 40 lat po fakcie napisał o biskupie Stanisławie traditor, to znaczy zdrajca. Dobrze, kontynuuję i chciałabym już ten film właściwie zakończyć, bo będzie całość miało niedługo godzinę, ale chciałabym kilka jeszcze istotnych rzeczy innych powiedzieć na zasadzie kontrastu, że zobaczcie, w tej książce pana Kobylińskiego z 93 bodaj, jest chronologia i są nawet kiedy nie chce on opisywać całości historii, czyli króla po królu, księcia po książęciu, to mówi i podaje powody tego. Nie ma jakichś nagłych takich przeskoków. Zobaczcie, mówi na przykład tak. W okresie rozbicia dzielnicowego, tutaj jest, aczkolwiek ci książęta są wyrysowani. W okresie rozbicia dzielnicowego prawie każdy z mnóstwa piastowskich książąt miał losy tak bujne i awanturnicze, że mógłby być bohaterem przygodowego serialu telewizyjnego. W starszych klasach poznacie ich bliżej, ale nie w piątej. Zresztą ja będę po kolei, być może kiedyś mówić, co jest w 6., 7., 8. klasie. No ale dobra. W starszych klasach poznacie ich bliżej. Tu tylko sygnalizują, że byli bardzo liczni i się rozmaicie nazywali. I tego na pamięć wszystkiego uczyć się nie trzeba. Nie będziemy zagłębiać się w losy, ale tu wymienia Henryka Sandomierskiego, Bolka Kędzierzawego, który musiał uklęknąć przed cesarzem Czerwonobrodym, ani nie opiszę Mieszka III Starego, bankiera, ani Leszka Białego, okrutnie zabitego w kąpieli, ani Leszka Czarnego, czy Kazimierza Sprawiedliwego, czy Bolesława Łokietka Wstydliwego. Spójrzmy tylko na niektórych z tego ogromnego rodu. Na rysunku macie to i to, i tutaj opisuję tą epokę Polski dzielnicowej. Widzicie? Ale zrobi takie zajawki. Nie opisuję dokładnie tego kola, ale oni są. A zobaczcie, co jest w tej książce. Czwarta klasa. Tu jest tak. Ostatnim królem, który był opisany tutaj, jest Bolesław Krzywousty. I też jest oczywiście duży przeskok, już nie mówiąc o tych tytułach masakrycznych. Pierwszy król Polski jest, a potem i wszędzie jest wywalone na wierzch elementy religijne. Jak jest pierwszy król Polski, to na wierzchu mamy śmierć biskupa Wojciecha. Jakby to właśnie dziecko miało pamiętać z pierwszy król Polski. A pierwszy król Polski jest z boku opisany. Drzwi gnieźnieńskiej. Naprawdę. Dobra. No dobra, jest przeskok i potem jest wojna Bolesława Krzywoustego z Niemcami. I tu jest napisane, który to wiek, 1109, Głogów. No dobra, ale potem mamy tak, przeskok i potem co jest na 54, następny rozdział, zakony w Polsce i jest chronologia zakonów. Kogo to interesuje? Czy dziecko musi wiedzieć, jakie zakony były kiedy zrobione? To można uczyć potem dzieci, później. Co obchodzi to, jakie zakony, kiedy były wprowadzone i w jakich wiekach, nie wiem, czwartoklasiste? Powiedzcie mi. Nic. Franciszkanie, Dominikanie i Benedyktyni. Musi to czwartoklasista umieć? Nie. Powinien znać królów polskich przede wszystkim. Klasztorne skryptorium. Całe 2 strony zajęło to. Zamiast krócej. No dobra, ale przeskok jest, wiecie, jaki? Od Bolesława Krzywoustego do Kazimierza Wielkiego, czyli od 1109 roku do 1300. Gdzie jest, pytam się, to 200 lat? Wycięło nam, tak jak przed chrztem, historii Polski? Co się działo pomiędzy? Rozwijały się klasztory, tak? Jaką Polskę zastał Kazimierz Wielki, to tak jakby przez te 200 lat się jakaś wielka katastrofa stała i potem przyszedł Kazimierz Wielki i po prostu tą dziurę w Polsce, co się wtedy wydarzyła, no w pewnym sensie można tak myśleć, to zbicie dzielnicowe i to wszystko, ale bez przesady. I ono tak odnowił. Ale tam coś się działo w trakcie. Jakby nie można było tego powiedzieć. Tutaj jest tak. Testament Krzywoustego. Co zrobił Krzywousty i co się potem działo. Mniej więcej opisane. Nie jakaś dziura. Walki o polską koronę. Są konkretne etapy. A nie jakby wyrwać kawałki z historii polskiej i wsadzić tam religię. No i tutaj potem jest Władysław Łokietek konkretnie, tak? A walki o polską koronę to jest tu jest Łokietek, a potem tutaj jest Kazimierz. Tutaj w ogóle nie ma Łokietka nawet. Są za to, jest tak, Bolesław Krzywousty, a potem raz, dwa, trzy, cztery. 4 strony są zakonów i dopiero jest król Kazimierz Wielki. Ja nie uważam, żeby to było sensowne, żeby pomijać jakąś historię. Uważam, że w tym czasie należałoby zrobić na jednej stronie skrót, co się wtedy działo, co to było to rozbicie dzielnicowe i może wymienić tych królów z imienia. Albo mniej więcej powiedzieć, co, bo tutaj w ogóle nic nie jest jakby powiedziane, co się w tych epokach zadziało i po prostu tak jak jest taki przeskok 200 lat i potem dziecko będzie miało taką dziurę, no co się jakby wtedy działo. Jest o bitwie z Niemcami, jest o tym, że kraj był podzielony na ileś tam części, na 2 części, każdy z braci rządził swoją i potem była wojna i koniec. I nic dziecko więcej nie wie, dlaczego 200 lat wypadło z historii Polski. Jest jeszcze potem w Kazimierzu Wielkim taka zajawka, że było rozbicie i że był Łokietek i to wszystko jak gdyby jest w skrócie, ale jakby, ale jest powiedziane, że jakby już to jest tutaj ten wiek. No ale dlaczego nie pokazać w takim razie wcześniej na przykład tutaj, na, jeżeli tu jest powiedziane o tym, że jak gdyby tutaj gdzieś był ten Łokietek, że było to rozbicie dzielnicowe. Nie rozumiem tego. To jest moim zdaniem tworzenie chaosu w głowie dziecka. Tak ja uważam. Dobra, ale jeżeli nie chcecie, żeby wasze dziecko miało chaos w głowie historyczny, to oprócz tych książek, oprócz tej książki, którą sobie kupcie, myślę, że się dają kupić, a nawet jak nie, to ja uważam, że dziecko powinno mieć dostęp do różnych innych historycznych źródeł. Zresztą tak jak tutaj, one są cytowane. Tutaj nie są cytowane najczęściej. I to nawet nie chodzi o to, żeby jakby dziecko też musi swój krytyczny jakby umysł, krytycyzm wyrobić w sobie samo. Ja na przykład mam takie coś, Poczet Królów i Książąt Polski, i wiadomo, że to nie jest takie do końca prawdziwe, ale jest tu dużo ważnych rzeczy, na przykład są ilustracje Matejki, z którym dziecko powinno się gdzieś zetknąć, że to jest ten Poczet Królów malowany. Nie musi tego, mój 10-latek niekoniecznie chce to czytać, aczkolwiek jeżeli jakiegoś króla nie jest opisany w tym, no to wtedy tak. Natomiast na pewno to obejrzał. Polecam też takie książki, które są jakby fantastyką opartą na faktach dla dzieci. To no jednak Jasienicę, ja wiem, że różnie można to oceniać, ale jest to jakiś bardziej jakby dosięgnięcie do źródeł, już nie mówiąc o Kronice, Kronika Galla, gdzie jakby wtedy, bo w Kronice jest tak, że może być przeskok i często jest przeskok, jakiś tam król jest w ogóle nieopisany albo jakiś, no bo to jest jednak dosyć subiektywne podejście kronikarza, ale podręcznik to nie jest to samo co kronika. Podręcznik powinien dziecku, to nie jest to samo co powieść historyczna też, która wybiera pewne fakty, jak nie wiem, Ogniem i Mieczem. Podręcznik powinien ułożyć dziecku w głowie chronologicznie, co było po czym i co z czego wynikało. W jakiś uproszczony sposób oczywiście, bo wszystkiego się nie powinno mówić od razu od 4 klasy. Taką kronikę powinniście też mieć w domu. Długosz, no i być może te inne, mniej znane również. Tyle ode mnie. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Kończę już, bo jestem zakatarzona. No, ale stwierdziłam, że chcę zrobić ten film, więc zrobiłam. Pozdrawiam, subskrybujcie, polubiajcie. Na tym kanale jest mnóstwo filmów. Niedługo przestanę mówić od siebie, a będę chciała robić bardziej wywiady z ludźmi na te kluczowe moje tematy o zdrowiu, o edukacji. No i myślę, że być może tak po prostu o życiu, o Polsce, o Słowianach. Więc troszeczkę zmieni się ten kanał, ale to, co jest, będzie dla Was dostępne. Myślę, że niektórzy i tak nie nadążają przeglądać moich filmów. A to będzie koniec projektu. Projekt skończy się 12 marca w tej odsłonie. Pozdrawiam.